Chciałem powitać Państwa serdecznie w imieniu organizatora, czyli Temi Time. Miałem prezentację Świat w Matrixie i mam wrażenie, że ona trochę rozszerzy to, o czym mówił pan profesor Sowiński. To znaczy, będzie też takim wprowadzeniem do tego świata w chmurze i tego, co się dzieje obecnie i jak się ludzie zachowują. Ale najpierw dwa słowa o mnie. Ja się nazywam Fidziukiewicz Marcin i jestem obecnie odpowiedzialny w wydawnictwie Wiedza i Praktyka za aplikacje działające w chmurze. Jednym z produktów, które prowadzę, jest właśnie TemiTime. Natomiast do tej pory zajmowałem się szeroko pojętymi produktami internetowymi. W zasadzie w branży jestem od 14 lat, więc troszeczkę ten świat poznałem przez ten czas. Przez długi czas pracowałem w Agorze, gdzie rozwijałem największy serwis rekrutacyjny w Polsce. Też tam robiliśmy narzędzia takie właśnie chmurowe, bardziej do zarządzania rekrutacją, ale to też była chmura. Jestem też socjologiem. O czym będę mówił? Będę mówił o tym, co pewnie Państwo świetnie wiedzą. Ja mam wrażenie, znaczy mam taką nadzieję, że po tej mojej prezentacji Państwo powiedzą, to wszystko jest dla nas jasne, my to wszystko wiedzieliśmy i nic tutaj nowego się nie pojawiło. Ja bardziej chciałbym Państwu pokazać, że pewne rzeczy, które się dzieją wokół nas, następują dosyć szybko i my nawet nie zwracamy uwagi na to, jak szybko pewne rzeczy się zmieniają, jak kilka lat temu wyglądały pewne zjawiska, jak wyglądają teraz. Ja na szczęście jestem w takim wieku, że pamiętam jeszcze świat przed internetem. Są już osoby nawet w tym kraju, które już nie pamiętają i nie wyobrażają sobie takiego świata. Dlaczego to będę mówił? Wydaje mi się, że to wszystko jest dosyć istotne i też może zaważyć z jednej strony na tym, jak postrzegamy rzeczywistość, a z drugiej strony na tym, jak zachowujemy się, jak pracujemy. I też mam nadzieję, że to jakoś, mówię, pozwoli usystematyzować sobie ten otaczający nasz świat dla Państwa i przyda się w Państwa pracy. W związku z tym, że jest to konferencja przeznaczona dla prawników, ja do tej pory dosyć sporo spotykałem się z Państwem w prywatnych moich jakichś sprawach. Miałem taką sprawę w sądzie, która trwała 2,5 roku. Miałem wynajętą średniej wielkości kancelarię krakowską i pojawiłem się na jednej rozprawie w ciągu tych 2,5 roku, gdzie byłem przesłuchiwany. I mniej więcej zacząłem taki obrazek, jak przyszła moja pani adwokat. Może bez przesady to była pani, była dużo młodsza, ale mniej więcej przyniosła ze sobą taką stertę papieru. I trochę mnie to przeraziło, mówiąc wprost. Ale też ostatnio byłem w Muzeum Techniki w Warszawie. To może dosyć niewyraźne zdjęcie, ale jest tam taka sala z aparatami telefonicznymi. I co ciekawe, jest już gablota z telefonami komórkowymi i jest informacja, że telefon komórkowy ma już 38 lat. Oni tego nie zaktualizowali, bo ma 39. Nie wiem, czemu tego nie zrobili, ale czy Państwo zdawali sobie sprawę z tego, że aparat komórkowy już 38 lat na rynku, czy 39? Pewnie nie. I mam pytanie, czy ktoś z Państwa tutaj na sali ma ze sobą telefon komórkowy? Okej, to podchwytliwe pytanie było, od razu powiem, bo kto z Państwa ma smartfona? No widzę, że są osoby, które w ogóle nie mają ani telefonu, ani smartfona. Nie pytałem, czy o włączonego, bo pan Ryszard poprosił, żeby wyłączyć, czy w ogóle ktoś ma smartfona. I teraz kilka lat temu jeszcze mieliśmy telefony komórkowe. Dzisiaj pewnie większość z nas ma smartfony. Ja mam dwa na przykład. I chciałem Państwu pokazać krótki filmik. On pewnie jest Państwu znany, ale być może ktoś go jeszcze nie widział. A jest dosyć wyrazisty. Mam nadzieję, że tu będzie słychać cokolwiek. Thank you.
Okej. To jest bardzo wdzięczna reklama, ona jest dosyć stara. Mniej więcej ma pewnie z półtora roku. I próbował Microsoft tą reklamę wprowadzić na rynek Windows Phone'a, który miał nas uratować przed telefonami. W Polsce tylko Windows Phone jakąś karierę robi. Podobno to wynika, jak rozmawiamy z telekomami, z przywiązania Polaków do Nokii. Na świecie generalnie nie zrobił. Nie da się nas uratować przez telefonami. Powiem to Państwu od razu i szczerze, nie da się. Windows Phone tego nie zrobi. Tam była taka scenka, nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, że taka pani stała przed łóżkiem i tam pan się bawił telefonem. Podobno badania pokazują, że większość osób w tym momencie jest bardziej zainteresowanych statusem swoich znajomych na Facebooku w tej młodej grupie docelowej niż właśnie seksem. Więc wracając do telefonu komórkowego i smartfonu, telefon, jak jeszcze pewnie kilka lat Państwo mieli, głównie służył do kontaktowania się. Tam mieli Państwo listę swoich znajomych, mogli do nich zadzwonić, mogli wysłać SMS-a. Teraz smartfony są bardziej osobiste. Czy jakbym spytał tutaj kogoś z Państwa, czy mi byłby w stanie pożyczyć swój smartfon, to pożyczyłby mi ktoś swój smartfon? Bo ja powiem szczerze, bardzo bym się obawiał pożyczyć swój smartfon, dlatego że w tym smartfonie jest tak dużo informacji na mój temat. Są moje maile, są moje notatki, są moje historia moich wejść na różne strony internetowe. Ten smartfon jest bardzo osobisty. To jest to, jak pokazywała ta reklama Windowsa. Każdy chodzi z tym smartfonem, robi tam bardzo dużo rzeczy i tak naprawdę ten smartfon jest rozszerzeniem jego rzeczywistości. To znaczy my tego używamy po to, żeby mieć dużo większy zasób wiedzy w danym momencie. My już nie potrzebujemy jakichś stosów papieru. Wystarczy, że wyciągniemy ten telefon i w zasadzie w każdym momencie jesteśmy w stanie wszystko wiedzieć, co robiliśmy do tej pory. I jak to gdzieś się... O, ja tu pilota mam. Jak to się przekłada na to, co generalnie ludzie teraz robią? No, kiedyś czytaliśmy Puls Biznesu w takiej formie. Teraz oczekujemy, że on będzie wyglądał w ten sposób. To już jest też swego rodzaju rozszerzenie tego, co mogliśmy czytać w papierze. To znaczy tutaj mamy dużo więcej elementów, które pozwalają nam tą rzeczywistość rozszerzyć. Mając ciągły dostęp do internetu, my jesteśmy w stanie sprawdzić, o czym faktycznie jest dany artykuł. Kiedyś oglądanie telewizji wyglądało w ten sposób. Siedziała rodzina, był jakiś czarno-biały telewizor. Teraz może wyglądać to w ten sposób. Ja nie udało mi się gdzieś wyszperać w sieci zdjęcia, ale jest i da się je znaleźć. Takie zdjęcie, gdzie siedzi czteroosobowa rodzina przed telewizorem i każdy ma jakiś albo tablet, albo telefon i z niego korzysta. On też sobie rozszerza rzeczywistość, oglądając program w telewizji. To też jest bardzo ciekawe zjawisko. Czy ktoś z Państwa pamięta takie coś? Kiedy ktoś z Państwa miał w ręce mapę taką zwykłą? Dawno? A tak z ciekawości, a dlaczego? W górach pan był pewnie, tam zasięgu nie ma. A, kwestie roamingu pewnie. Okej, teraz mamy takie. One też rozszerzają dużo bardziej rzeczywistość, która jest na tej mapie papierowej. I teraz jeżeli państwo sobie wyobrażą, że jesteśmy w stanie, chodząc w przestrzeni publicznej, widzieć tyle informacji, ile pokazuje ten obrazek, to mniej więcej wiedzą, o czym, powinni Państwo wiedzieć, o czym mówię. To znaczy, my w każdym momencie, w każdym miejscu jesteśmy w stanie mieć informacje o tej rzeczywistości, która nas otacza. Pokażę jeszcze jeden filmik, to już będzie ostatni. Potem... On też pewnie Państwu jest znany. On jest ciut dłuższy niż ten poprzedni. Tak, tak, to już jest produkt, który jest gdzieś w fazie developmentu w Google. Mówimy tutaj o Google Glass. I to jest trochę odpowiedź chyba Google'a na tę reklamę Microsoftu. Już nie musimy trzymać czegoś przed sobą, żeby się z kimś zderzyć, bo mamy po prostu to w okularach.
Romantycznie się na końcu zrobiło. I teraz ja tu nie chciałem w tej prezentacji epatować jakąś dużą ilością danych, natomiast tu rzuciłem wykres, który trochę pokazuje, że to faktycznie już jest. To nie jest tak, że to jest jakiś science fiction, że te okulary google'owe to nie wiadomo kiedy się pojawią na rynku. Tutaj jest wykres tego, jaki procent korzystania z internetu jest generowany przez jakie urządzenia. To najbardziej niebieskie na dole to jest pecety, czy takie komputery, powiedzmy laptopy desktopowe. Niebieskie to są wszystkie urządzenia mobilne, czyli powiedzmy smartfony, a to na samej górze to są tablety. I to jest oczywiście rynek amerykański, to jest od sierpnia ubiegłego roku do w zasadzie sierpnia tego roku. I też już widzą Państwo, że w zasadzie się to zaczyna bardzo, bardzo poważnie rozszerzać i korzystanie z internetu mobilnego, a przede wszystkim korzystanie z dużo większej ilości danych przez mobilne urządzenia, to już jest po prostu trend, który będzie wypierał komputery osobiste. No i możecie Państwo powiedzieć, jasne, to wszystko jest marketing, coś nam chcą sprzedać. No tak, tak jest. To w zasadzie wszystko jest po to, żeby coś sprzedać. Ale czy wyobrażają Państwo sobie powrót do tego, do takiego urządzenia? I co by było, gdyby faktycznie ta technologia się nie rozwijała i gdyby ta technologia nie szła do przodu, no to byśmy pracowali cały czas na takich urządzeniach i pewnie bylibyśmy dużo mniej wydajni, dużo mniej przez to moglibyśmy zarabiać pieniędzy, byśmy mieli dużo mniej czasu, przez to moglibyśmy spędzać dużo mniej czasu z rodziną. Ale to jest tak, że nie tylko rozszerzamy naszą rzeczywistość tymi wszystkimi urządzeniami, to, że mamy wiedzę w kieszeni, ale mamy jeszcze coś jeszcze. To już było trochę pokazane w tym filmie google'owym, ale ja też mam pytanie, czy ktoś z Państwa jest mi w stanie teraz zrobić zdjęcie? Proszę bardzo. No, dziękuję. Domyślam się, że pewnie większość z Państwa byłaby mi w stanie zrobić zdjęcie. Pewnie 10 lat temu byłoby zupełnie inaczej. No, bo być może ktoś przyszedłby na konferencję z aparatem fotograficznym i powiedział, no, może jakiś dziennikarz albo powiedzmy ktoś, kto nie wiem, z pasją robi zdjęcia. Natomiast dzisiaj wszyscy Państwo są mi pewnie w stanie zrobić zdjęcie. I co mogą Państwo zrobić z tymi zdjęciami? No dawniej to było tak, że zrobiło się zdjęcie, poszło się do jakiegoś laboratorium, się tam to zdjęcie wywołało, no i było zdjęcie, można było je pokazać rodzinie na przykład, bo znajomym. Ja tutaj zrzuciłem z LinkedIna, bo tak mi było najszybciej, ilu osobom jestem w stanie w danym momencie udostępnić zdjęcie. Ja mam 335 kontaktów w LinkedInie, łączy mnie to z ponad 5 milionami specjalistów, a w mojej sieci, czyli takich kontaktów, moich kontaktów jest ponad 25 tysięcy osób. W zasadzie siedząc tu na tej sali, w każdej chwili mogą Państwo, korzystając z jakichś serwisów społecznościowych, zrobić mi zdjęcie i udostępnić to 25 tysiącom osób. Bo my już nie jesteśmy odbiorcami.
Jesteśmy nadawcami, to jest też bardzo istotny trend. To, że rozszerzamy sobie z jednej strony rzeczywistość po to, żeby sobie pomagać tymi wszystkimi urządzeniami, to jest jedno, ale z drugiej strony my też te wszystkie rzeczy możemy wypuszczać w świat. To dlatego, taka jest moja przynajmniej opinia, te wszystkie tradycyjne media muszą się zmienić albo będą się zwijać, bo to w tym momencie każdy może być nadawcą. I to już ludzie chcą decydować o tym, co czytają, co publikują, czym się dzielą. I teraz nawet jak Państwo sobie popatrzą na to, co się ostatnio działo ze Stadionem Narodowym, to w jakichś tam wiadomościach, które się pokazywały wieczorem, to już się nie mówiło, że tam coś stadion zalało, tylko się mówiło, jak zareagował internet. Mamy w ogóle teraz takie magiczne słowo, internet, internet powiedział to, internet powiedział tamto. Tak naprawdę to powiedzieli ludzie. Dawniej tego nie było, bo trzeba było iść z kamerą pod stadion i się spytać trzech osób i wybrać te najciekawsze wypowiedzi. Teraz nie ma z tym problemu. Nie będę mówił o chmurach w tym momencie, bo chcę powiedzieć o czymś innym, o tym skąd to się wzięło, dlaczego tak jest i dlaczego taka zmiana, dlaczego takie zmiany następują. I wyobraźcie sobie Państwo wspaniałą drogę, autostradę, po której można pędzić z pełną szybkością. Pan Ryszard tutaj już mówił o tym, jak tam się kształtowało lotnictwo, jak Ford budował pierwszy samochód. To wyobraźmy sobie, że jak Ford budował pierwszy samochód, to nie było autostrad. No u nas nadal nie ma autostrad, dlatego rząd mówi, że będzie budował autostrady. I to jest też dosyć ciekawe zjawisko, że rząd za każdym razem to mówi. No powiedzmy, są takie drogi jeszcze, jak Ford budował samochód, to powiedzmy, że nawet takich nie było. Ale to, co jest jakąś analogią, to że w tym momencie internet jest dokładnie dla świata taką samą rewolucją, jak wynalezienie samochodu. Mój kolega Radek Zaleski, ja byłem miesiąc temu na ciekawej konferencji, gdzie właśnie robił taką dużą analogię dotyczącą tego, że internet właśnie jest taką rewolucją. Jak powstawały pierwsze samochody, nie było dróg, nie było infrastruktury, nie było znaków drogowych, to wszystko była taka wolna amerykanka. I my, proszę Państwa, jesteśmy teraz w bardzo podobnym momencie z internetem. W zasadzie mamy wolną amerykankę. To, co się działo z tą całą ACTA, którą były protesty internautów, to była pierwsza próba wprowadzenia jakiejś regulacji do świata internetu. Bo ten świat internetu w zasadzie teraz jest taki bardzo otwarty, tam każdy może powiedzieć wszystko i to nie jest jakoś regulowane. Oczywiście są jakieś przypadki, że ktoś za coś został ukarany, ale to naprawdę musi obrazić prezydenta Komorowskiego, żeby tam jakieś organy zadziałały. Natomiast to wszystko będzie się zmieniać i naprawdę to, co Państwo będą obserwować w najbliższych latach, to faktycznie to, że będziemy regulować internet, będziemy budować infrastrukturę. Internet będzie wszędzie. Tak jak wymagamy od rządu, żeby budował drogi, to będziemy wymagali, żeby internet był wszędzie. Dlatego, że to jest taka infrastruktura, która jest nam potrzebna w tym momencie do życia i bez niej sobie już na pewno ta młodsza generacja ludzi nie wyobraża kompletnie życia. Czy wyobrażają sobie Państwo w tym momencie życie bez prądu? Jakby ktoś wyłączył prąd? Pewnie nie. Generalnie jak gdzieś na osiedlu chcą wyłączyć prąd, to najlepiej, żeby powiedzieli o tym wcześniej, najlepiej, żeby wyłączyli na 15 minut maksymalnie. Jak będzie jakaś katastrofa energetyczna, to nie wiadomo, co się stanie. I dokładnie w tym momencie buduje się infrastruktura, która już zaczyna przypominać to, co jest budową infrastruktury energetycznej. No, mamy elektrownię, tak jak tutaj na tej prezentacji widać, wszystkie centra danych w Stanach Zjednoczonych. To są wszystkie największe serwerownie w tym momencie na świecie. Serwerownie wyglądają w środku już jak prawdziwe fabryki. To już nie jest jakiś komputer czy dwa komputery połączone ze sobą kabelkami, tylko to już naprawdę są wielkie, wielkie inwestycje zawierające naprawdę ogromne ilości sprzętu. Ale pytanie, czy to dla Państwa? I ja sobie zadałem takie pytanie, czego potrzeba ludziom do pracy? No i odpowiedziałem, że kawy. Kawa jest potrzebna, z takiej firmy stoją automaty, no ale też można kawę wziąć ze sobą, można pójść do Starbucksa, do Coffee Heaven, zupełnie przyzwoitą kawę wziąć ze sobą i mieć ją w zasadzie w każdym miejscu. No ale tak już schodząc bardziej na serio, to potrzeba czasu.
No i tutaj sobie wyobraziłem, że jest taka tradycyjna klawiatura, każdy na niej pisze, ale ten czas można oszczędzić mówiąc, bo naturalne dla człowieka jest mówienie, nie jest pisanie na klawiaturze. Są już dostępne programy, które pozwolą Państwu powiedzieć i to zostanie po prostu zapisane tekstem, potem można ten tekst komuś wysłać, nie trzeba wcale pisać. No, potrzebne do pracy są też inne osoby. Można się z nimi spotkać tradycyjnie w jakiejś sali, no ale też można z nimi się spotkać zupełnie wirtualnie. Można zrobić telekonferencję obejmującą wiele miejsc, wiele lokalizacji. Tutaj mamy przedstawioną na obrazku konferencję tak naprawdę łączącą 6 państw. No i potrzeba danych. Dane do tej pory, czy może już nie do tej pory, ale jeszcze jakiś czas temu były przechowywane głównie w segregatorach. No dzisiaj możemy je mieć w każdej chwili pod ręką i trzymać w urządzeniach, które możemy schować do kieszeni. Tutaj pan profesor mówił o tym, że jego studenci wymieniają się tymi dokumentami, że razem piszą notatki. Tutaj jest przedstawiona aplikacja, która pozwala ze sobą kilka urządzeń połączyć przez Wi-Fi lub przez Bluetootha i razem pracować na jednej prezentacji. Także jest osoba, która zarządza prezentacją, różne osoby robią w tym samym czasie notatki, inne osoby to widzą. To już jest realna rzecz, nie można sobie pobrać z App Store'a i tak wspólnie pracować. No i takich rzeczy jest naprawdę dużo, no jest potrzebna infrastruktura. Dawniej ta infrastruktura to faktycznie był jakiś komputer w sejfie schowany, teraz to jest znacznie bardziej rozbudowane. No ale nie da się powiedzieć, nie powiedzieć o chmurze w tym kontekście. I tutaj jeszcze jeden wykres chciałem Państwu pokazać, to jest badanie, które zostało przeprowadzone w zeszłym roku w Stanach Zjednoczonych na kancelariach prawnych. Mało widać pewnie z daleka, tylko powiem, że chodzi w nim o tym, jak kancelarie deklarują, z czego będą korzystać, a z czego rezygnować w najbliższym czasie. I ten wykres, ten słupek zielony po prawej stronie zupełnie, to są webowe płatności, a zaraz za nim to 70%, czyli tylko 1% różnicy, to są narzędzia do zarządzania kancelarią prawną w chmurze, czyli takie webowe rozwiązania. Z kolei po drugiej stronie, z czego będą rezygnować, to z faksów. Nie wiem, czy gdzieś jeszcze faksy można spotkać, pewnie tak. Ja bym miał problem, żeby wysłać faks, na pewno. Jeszcze jedna rzecz, w zasadzie chyba przedwczoraj. Konsumenci też stawiają na chmurę, no są takimi samymi ludźmi jak my. W 2017 roku już ponad miliard ludzi ma korzystać na świecie z rozwiązań właśnie takich dedykowanych, chmurowych. Więc to też jest coś, co się będzie działo i to nie jest tak, że to ktoś z tego korzysta, my o tym nie wiemy. To już jest po prostu trend, to musi się zadziać. I na koniec wracam do tego mojego pana, który miał te sterty papierów, żeby pokazać Państwu, jak ja sobie wyobrażam, jakby mogło to wyglądać. I takie znalazłem zdjęcie w sieci pokazującego pana, który w zasadzie wszystko ma w takiej dosyć rozległej kieszeni garnituru i w zasadzie to jest jego całe biuro. To powiedzmy, że jest zbliżone zakończenie prezentacji do tej, które było pana profesora. Tam co prawda były piękne widoki, u mnie się wszystko mieści w kieszeni i to tak naprawdę nie zależy od widoków. I dziękuję Państwu bardzo.